Znajdujemy się na osiedlu 2. Pułku Lotniczego, w pobliżu dawnego hangaru lotniska cywilnego. W latach 80. mieściła się tu zajezdnia autobusowa. Pracował w niej działacz Konfederacji Polski Niepodległej Kazimierz Krause. I to właśnie on, razem ze swoim kolegą Jackiem Żabą, w nocy z 12 na 13 grudnia 1985 roku poprzecinali paski klinowe w 30 autobusach. Chcieli w ten sposób przypomnieć o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Służba Bezpieczeństwa tego nie darowała. Rozpoczęła bardzo intensywne śledztwo i wkrótce obaj trafili do więzienia. W więzieniu obchodzono się z Jackiem Żabą szczególnie okrutnie. Był bity i poniżany przez współwięźniów. Trafił zresztą do celi z zatwardziałymi kryminalistami, co nie powinno się zdarzyć. Na dodatek znęcała się też nad nim służba więzienna i właściwie już po roku był strzępem nerwów. Jego stan był tak ciężki, że zażywał bardzo mocne leki, a w rezultacie trafił do szpitala w Kobierzynie. Stamtąd wypuszczono go pod koniec 1988 roku na przepustkę. Były to już czasy końca komunizmu. Jacek Żaba był fetowany. Jacek Kuroń osobiście zapewniał go, że nie wróci do więzienia. I wtedy Służba Bezpieczeństwa postanowiła pokazać, że jednak wróci. Dostał wezwanie do odbycia reszty kary. Wszyscy byli zajęci rewolucją, wszyscy cieszyli się rozmowami okrągłego stołu i nikt nie zauważył jego tragedii. Wrócił do mieszkania, wziął kąpiel, zjadł obiad, po czym wyskoczył z okna na najwyższym piętrze tego bloku. Wiemy, że jeszcze żył przez jeden dzień, ale był już w stanie agonalnym. Także umarł 26 lutego 1989 roku. Obecnie znajdujemy się w podziemiach Kina Światowid, wentylatorowni, która nie jest w ogóle dostępna dla zwiedzających ze względu na duże ryzyko spowodowania wypadku. Należy tu zachować szczególną ostrożność. Spinamy się do góry. Idziemy. Opieramy się tutaj. Opieramy się. I wyszedłem. Znajdujemy się w szklanych tunelach wentylacyjnych. Tu jest nagrzewnica centralnego ogrzewania, która w zimie nawiewała ciepłe powietrze do sali kinowań. To, że było to ciepłe powietrze, świadczą o tym szklane płytki, albowiem woda się miała skraplać. Zmierzamy do tuneli, które tłoczą ciepłe powietrze do poszczególnych kanałów wylotowych znajdujących się na sali teatralnej. Idę dalej. Thank you.
I tym sposobem, szanowni państwo, możemy na czworakach przejść pod całą główną salą, tymi tunelami. Jak te moje nogi wytrzymały, to... Ale... No i teraz... O! O! I tutaj, proszę. Proszę państwa, za nami jest wentylator nawiewowy, który tłoczył powietrze do wszystkich pomieszczeń sal kinowych. Proszę zwrócić uwagę na potężne łopaty o mocy 12 kW. To był niesamowity nawiew powietrza. No i powoli wychodzimy z kolejnego tunelu wentylacyjnego. Dziękuję państwu za wspólne zwiedzanie tych korytarzy, które z przyczyn oczywistych nie są udostępnione do zwiedzania.